Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku. W każdy poniedziałek o 6 rano na moim kanale YouTube, na fanpage'u, na blogu kamilarowińska.pl, jak również w formie podcastu. Dziś chcę z Tobą porozmawiać o tym, jak to jest być średnią pięciu dorosłych osób, średnią arytmetyczną, pięciu dorosłych innych osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Być może już słyszałaś albo słyszałeś to stwierdzenie. Ja zresztą w swojej książce Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale w pewien sposób też się do tego odnoszę, ponieważ w dużym uproszczeniu również wierzę w to stwierdzenie. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często ktoś z Was chce osiągać cel, który dotyczy na przykład sportu, albo dotyczy kariery, albo ten cel dotyczy budowania biznesu, albo odżywiania się, czy też podróżowania, albo stylu życia. I mówicie mi o tym, że czasami natrafiacie na taką ścianę, że nie macie w swoim otoczeniu nikogo, kto by Was wspierał, że wasi bliżsi i dalsi znajomi jednak okazują się być takimi ludźmi, którzy gdzieś tam kładą wam kłody pod nogi tylko i wyłącznie, albo wyśmiewają wasze pomysły. I za każdym razem, kiedy to słyszę, zastanawiam się, dlaczego właściwie te osoby nadal są z twoimi znajomymi? Zwróć uwagę na to, że bardzo często mówi się na urodziny albo na Sylwestra do kogoś, że życzę ci szczęścia, życzę ci spełnienia marzeń, życzę ci wszystkiego najlepszego, zdrowia i w ogóle. A jednocześnie mam wrażenie, że czasami w tych życzeniach jest życzę ci wszystkiego najlepszego, co ja uważam, że jest najlepsze dla ciebie. Życzę ci wszystkiego najlepszego pod warunkiem, że to nie będzie lepsze niż to, co ja mam. I bardzo często moim zdaniem te życzenia nawet nie są tak do końca szczere. Pierwsza rzecz, nad którą warto się zastanowić, to co powoduje i w jaki sposób wybierasz sobie przyjaciół albo wybierasz sobie ludzi, którzy cię otaczają. Jeżeli żyjesz w otoczeniu osób, które na przykład nie podzielają twoich wartości życiowych, nie podzielają twojego podejścia do biznesu albo do sukcesu ogólnie, no to nie ma się co dziwić, że te osoby za każdym razem, kiedy ty powiesz o tym, że chcesz osiągnąć coś nowego, że marzysz o osiągnięciu jakiegoś celu i zamieniasz to właściwie w cel i zaczynasz nad tym pracować, że nie będą bombardowali twojego pomysłu, ponieważ bardzo często w ich świecie i w ogóle w ich pojmowaniu rzeczywistości to się nie mieści. Więc jeżeli chcesz rosnąć tak mentalnie, ogólnie życiowo, to potrzebujesz otaczać się takimi ludźmi, którzy nie mówię, że mają być totalnymi twoimi klakierami i mówić, że wszystko, co wymyślisz, jest mądre, ale mają być ludźmi, którzy wyznają te same wartości, co ty. Ja za każdym razem, kiedy zaczynam się z kimś spotykać, czy to razem ze swoją rodziną, czy tylko to jest taka relacja jakaś koleżeńska, to zastanawiam się, jakie wartości ma ta osoba, która chce się ze mną zaprzyjaźnić, czy mamy podobne wartości. Nie chodzi mi tutaj o interesowność, co możemy sobie tylko i wyłącznie dać i tak dalej, ale chodzi mi o to, czy wierzymy w miarę w te same rzeczy. Czy na przykład, to nie chodzi o to, że musimy być obie na przykład, nie wiem, wegankami albo coś w tym stylu, ale chodzi mi o ogólne takie spojrzenie w ogóle na życie. Czy jesteśmy w stanie w ogóle gdziekolwiek się spotkać, zamiast się uciemiężeniać wręcz taką relacją z kimś, kto za każdym razem każde spotkanie ze mną będzie traktował jak takie przeciąganie liny. Pamiętam kiedyś, jak się przeprowadziłam do Warszawy po raz pierwszy i spotykałam się z jakimiś ludźmi, to z niektórymi z nich spotkałam się tylko i wyłącznie raz, ponieważ wiedziałam, że ani dla mnie, ani dla naszego małżeństwa spotykanie się z tymi ludźmi nie służy dobrze. Patrzę, zwracam na przykład uwagę na to, jak ta para, z którą my się widzimy, ja i mój mąż, w jaki sposób na przykład zwracają się do siebie, w jaki sposób ze sobą funkcjonują. I kiedy widzę, że to jest coś, co uważam, że jest takim zachowaniem nie w porządku, to na przykład wtedy rezygnuję z takiej relacji, ponieważ nie chcę, żeby ten sposób myślenia albo ten sposób zwracania się do bliskiej osoby również jakoś zakorzenił się na przykład w naszym domu. Być może w dzieciństwie ci rodzice mówili, nie zadawaj się z tym kolegą albo nie zadawaj się z tym chłopakiem albo z tą koleżanką, i jest w tym coś takiego, czego właśnie warto posłuchać, żeby zastanowić się, z kim ja się na dłuższą metę zadaję. Po co? I czy ta przyjaźń, czy ta relacja w jakiś sposób w ogóle rokuje i na czym ona się opiera? Na wspólnych wartościach, czy tylko i wyłącznie na tym, że znamy się od dawna, więc właściwie trudno zakończyć tą relację, jest ona trochę toksyczna,
nie odczuwasz radości, takiej szczerej radości z tego, że spędzasz z tą osobą czas, ale jakoś tak wyszło, w związku z czym boisz się po prostu ją zakończyć, dlatego spotykasz się z tą osobą. Mnóstwo listów do mnie piszecie, maili, listów w formie maili i wiadomości na mediach społecznościowych, których narzekacie na jakichś swoich znajomych, a jednocześnie cały czas utrzymujecie z nimi kontakt. Jeżeli chcesz rozwijać się w biznesie, potrzebujesz spędzać czas z ludźmi, którzy się również rozwijają w biznesie, albo przynajmniej rozwijają się zawodowo, po to, żebyście mogli razem inspirować się wzajemnie do działania. Jeżeli chcesz przebiec maraton, to oczywiście możesz przebiec maraton, będąc jedyną osobą w towarzystwie, która w ogóle biega, ale o ile łatwiej ci będzie wtedy, kiedy będziesz mieć w swoim środowisku również takie osoby, które dbają o swoje zdrowie, stawiają sobie cele, ambitne cele, realizują je i będziecie mogli się wzajemnie nakręcać do działania. Moje koleżanki, nie wszystkie prowadzą biznes, nie wszystkie stawiają na prowadzenie firmy, nie wszystkie żyją tak samo jak ja, ale wiele z nich, tak samo jak ja, uważa, że warto być kobietą niezależną, że warto się realizować, że warto żyć w związku partnerskim. Wszystkie po kolei. Nie znam takiej kobiety, tak żebym bliżej z nią była, która nie wyznaje tej zasady. Jednocześnie, na przykład jeżeli rozmawiamy o sporcie, to nie każdy uprawia sport tak często jak ja. Niektórzy biegają, a niektórzy jeżdżą więcej na nartach, a niektórzy inni pływają. Ale każdy z nas zgadza się co do tego, że warto dbać o siebie, że warto dbać o swoje zdrowie. I czasami na różne tematy mamy inne zdania, ale nasze wartości pozostają takie same. I zachęcam cię do tego, żeby zdać sobie sprawę z tego i wypisać sobie, kim ty się otaczasz, kto w ogóle cię otacza, czym on cię inspiruje, jakie treści ci ta osoba sprzedaje, kim jesteś dzięki temu, że jesteś z tą osobą. Ponieważ jeżeli faktycznie masz być średnią arytmetyczną 5 dorosłych osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, to ważne jest, żeby jednak dobierać sobie tych znajomych bardzo tak uważnie. Są ludzie, którzy będą cię zniechęcali wręcz do tego, żebyś budowała biznes, albo są takie koleżanki, które będą cię zniechęcały do tego, żebyś zadbała bardziej o siebie, które wręcz będą ci nawet mówić rzeczy, które spowodują, że będziesz myślała o sobie źle, że twoje poczucie własnej wartości będzie malało. Więc przestań się wystawiać na takie spotkania zbyt często. Nawet jeżeli to jest rodzina, to wcale nie znaczy, że musisz sobie pozwalać na to, aby wszyscy ci weszli na głowę i nie możesz czasami ograniczyć jakichś spotkań, albo jeżeli relacja jest naprawdę bardzo toksyczna i cierpisz w niej, to żeby po prostu to uciąć albo żeby postawić granice. Jutro właśnie rozpocznie się kampania, w której będę mówiła i będę ci przekazywała więcej wideo na temat tego, w jaki sposób zadbać właśnie o stawianie granic w relacjach zarówno osobistych, jak również zawodowych. Będę ci mówiła o tym, w jaki sposób zachowywać się asertywnie i budować komunikaty asertywne, i to, mam nadzieję, pomoże ci jeszcze bardziej skupić się na tym, aby świadomie wybierać swoje otoczenie, nie tylko i wyłącznie to fizyczne, ale również to, w których dobierasz sobie po prostu znajomych i przyjaciół, ponieważ ma to ogromne znaczenie. Mam nadzieję, że jutro zobaczymy się w tym materiale. Tymczasem dziękuję ci bardzo serdecznie i do zobaczenia.